ma rację, a nie ty. Wiesz, człowiek ma różnego rodzaju koncepcje życiowe. Rozumiesz? Na przykład gość, który jest gejem, jemu się wydaje, że to jest świetny pomysł być gejem. I on na przykład mówi tak, ja się urodziłem gejem. Wiesz co? Wyrzuciłem już niejednego ducha homoseksualizmu z człowieka. Po prostu powiedziałem do niego tak, duchu homoseksualny, wyjdź z niego w imieniu Jezusa. I facet przestawał być gejem. Cały ludzie myślał, że musi być gejem. Ale kiedy wyrzuciłem z niego ducha homoseksualizmu, to mówi, o, jestem normalny facet. Ja mówię, a widzisz, wiesz, z niejednego alkoholika wyrzuciłem duchy alkoholizmu. On myślał, że cały ludzie musi chlać. No, bo mówili, abyś przeżył 12 godzin, a potem 24. A ja mu powiedziałem, posłuchaj, wyrzucę z ciebie demony alkoholizmu i będziesz mógł żyć codziennie raz trzeźwo. Posłuchaj, to diabeł jest twoim wrogiem, a nie Bóg. To nie Bóg spowodował, że na tej ziemi jest taki kocioł z parią. Słowo Boże mówi, że niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Czy wiesz o tym, że możemy tą ziemię wysadzić w powietrze? To jest nasza decyzja, co zrobimy z tą ziemią. Tak samo jest naszą decyzją to, co zrobimy z naszym życiem. Bóg to nie jest wielki szachista, który ustawia swoje pionki i bawi się nimi. Bóg się nie bawi życiem człowieka. Bóg po prostu dał władzę człowiekowi nad ziemią i powiedział, rządź. Tylko, że jak pamiętasz dobrze z lekcji religii, Adam z Ewą przehandlowali za trochę jedzenia całą ziemię. Przehandlowali ją diabłu. I dzisiaj diabeł zaczął panować. Rozumiesz? Panuje od wielu, wielu tysięcy lat. Dlaczego? Bo to myśmy mu tą ziemię oddali. Ale wiesz co, powiem ci dobrą nowinę. 2000 lat temu Jezus Chrystus zlał diabła jak nieplenne zboże. Słowo Boże mówi, że szatan ma zadaną śmiertelną ranę. Przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa. W jaki sposób? Jezus umarł na krzyżu za grzechy ludzi. Wina ludzkości została odkupiona. Bóg powiedział do ludzi, zwalniam was. Zwalniam was z tej uwięzi grzechu. Nie musicie już płacić za to, że zgrzeszyliście. Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, drogi przyjacielu. Nie musisz pokutować w niepotrzebny sposób. Wystarczy, że odwrócisz się. Wystarczy, że powiesz, ja chcę żyć z tobą, Boże. Potrzebuję ciebie. On ci da wtedy moc. Da ci moc do nowego życia. On dał mi moc do nowego życia. Ja dzięki niemu mogłem przestać spać. Mogłem przestać chlać. Włóczyć się po agencjach towarzyskich. Dzięki niemu zacząłem żyć normalnym, świętym, dobrym, fajnym życiem. Ja dzisiaj mam dobre życie, przyjacielu. Naprawdę dobre życie. Nie spinam się, nie mam stresu, nie zakładam maseczek na siebie. Jestem prawdziwy i normalny. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jestem wolny. To jest prawdziwa wolność. To jest prawdziwa wolność i chcę, żebyś ty mógł tego też doświadczyć. Chcę, żebyś był wolny od grzechu, od potępienia, od winy. Chcę też, żebyś został uzdrowiony z każdej choroby i uwolniony od każdej niemocy. Chcę, żebyś prowadził dobre i zwycięskie życie. Żebyś nie musiał chodzić po zasiłek bez przerwy i żebrać u innych ludzi. Chcę, żebyś był zwycięzcą. Dlaczego? Bo Bóg tego chce. Bo to jest właśnie miłość. Bóg jest miłością. Drogi przyjacielu, przyjdź dzisiaj na ulicę, na plac Chopina 3 o godzinie 17. Będziemy mówili o tym. Będziemy modlili się o ciebie, jeżeli zechcesz. Będziemy świadczyli, jaki dobry jest Bóg. Jeżeli przyjmiesz to przez wiarę, twoje życie się zmieni. Jeżeli nie, pójdziesz do piekła, przyjacielu. A ja nie chcę, żebyś poszedł do piekła. I Bóg też nie chce, żebyś poszedł do piekła. Bo On jest miłością.